Jestem białym tobie błyskiem na śniegu świat. Jestem rozkoszonym z Bogu, światłem tobie dni. Jestem przyjemnym deszczem jesiennym. Licząc od góry, komik, anteny, blaszany pogięty dach. Przez okrągłe okno widać zaplątaną szczury dziewczynę, którą księżyc zapomniał wciągnąć do siebie i zostawił na pastę pod karę i pająka. Niech tam się ojciec nie martwi, mówię. Niech ludzie widzą, żeśmy ojca kochali. Niczego nie żałujemy. Dostałem je od matki, kiedy zdałem matkę. Potem już nic nie wiem. Zasnął widocznie mocno. Tak, to co wprawdzie o nas nasi umarli. Napominają przez sen. Odnoszą zgubione pieniądze. Szepczą numery losu, starają się nam o posadę, albo gdy tego nie mogą, stukają bardzo okropnie. A my, im z wdzięczności wielkiej, wymyślamy nieśmiertelność, zaciszamy jak nasz. Wyszło tam nie z pokory, lecz z przypadku. Robiła wszystko, co trzeba. Czołgała się do krzyża, klękała przed ołtarzami, spała w łapce. Nie spadło na nią ani jedno ziarnko manny. Panie, wiem, że dni moje są kończone. Zostało ich niewiele. Tyle, żebym zdążył jeszcze zebrać piasek, którym przykryją mi twarz. Nie zdążę już zadośćuczynić skrzywdzonym, ani przeprosić tych wszystkich, którym wyrządziłem zło. Dlatego smutna jest moja dusza. Nominacja. W kategorii turniej recytatorski 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Przegląd Powiatowy w Rzepinie zapraszam na scenę Agatę Upal. Nominację tejże samej kategorii i tego samego konkursu otrzymuje, wywalczyła Joanna Durga, Klaudię Pomazaną. Zapraszamy na scenę.